Jestem czarownicą i pod koniec filmu po prostu mnie obraziłeś, tak samo jak inne czarownice. No to nieźle się zaczyna. Zrobiłem materiał o historii magii, zresztą bardzo dobry, chyba jeden z moich ulubionych filmów na tym kanale. I wspominam, że są dziś ludzie, którzy uważają się za czarownice, za wróżki, elfy czy za druidów. I według mnie są po prostu zaćpanymi pseudohipisami albo fanatykami fantastyki. I chyba taka jest prawda, jeśli chodzi o mistycyzm, to są osoby kontynuujące magiczne tradycje przodków. A jako przykład przytaczam tutaj czarownice z Nowego Orleanu, czy szamanki wudu również z tego miasta. Są jednak osoby społecznie niedorozwinięte, które na tyle się fascynują fantastyką, że uwierzyły, że same są przedstawicielami jakichś wyższych sił. Są nauki, a raczej pseudonauki, które są bardzo ciekawe, jak na przykład numerologia. Jednakże to nie są czary. Jeśli zaś już podejść do tego tematu jako faktycznie prób praktykowania magii przez współczesne osoby, nazwijmy to współczesne czarownice, to tak, zdecydowanie to, czym się zajmują takie osoby, to pisanie komentarzy na YouTubie i chwalenie się, że jest się czarownicą. Tym właśnie zajmują się czarownice, tak. Wiecie, jest taki etap w życiu młodego człowieka, że się czymś fascynuje i wmawia, że jest się kimś, kim się nie jest. Ja na przykład zawsze chciałem być wikingiem, a osoba z wcześniej ukazanego komentarza najwyraźniej Harry'ego Pottera się naczytała i chciałaby być czarownicą. Dla mnie wytłumaczenie tych teorii spiskowych jest zdetne. Na przykład bywale w historii pożary budynków kilkudziesięciopiętrowych, które palili się ponad dobę. Plomienie były takie, że sam żelazny szkielet został i co? Nie zawaliły się, a tu chce nam się wcisnąć, że ponad godzina pożaru wystarczyła na zawalenie się, a pożar nie był aż taki wielki jak na przytoczonym przykładzie. Niemale całe paliwo wypaliło się w chwili uderzenia. Tłumaczyłem to, ale powiem jeszcze raz, to nie pożar zawalił budynek, tylko samolot. To jest budynek, tutaj uderza samolot, tworzy się dziura. Górna część zapada się i leci w dół, zaś konstrukcje niżej się zapadają. Stąd efekt wyburzania. Po drugie, czemu do ch**a wstawiłeś w awatarze gołą dupę? W ogóle czemu czegoś takiego nie blokują? Mi blokują filmy za po prostu każdą durnotę, a on sobie może wstawić co chce i jest spoko. Drogi autorze, skoro tworzysz takie filmiki i twierdzisz, że atak USA na swój naród to teoria spiskowa, to powinieneś znać odpowiedzi na te pytania, na które odpowiadało już wiele osób, ale ja nie potrafię czytać i siedzę ze swoimi kolegami z gimnazjum i knujemy kolejne teorie na YouTubie, także ci przedstawiam długi, bezsensowny tekst. No właśnie, na każde z tych pytań odpowiedzieli już eksperci, a na większość z nich odpowiedź brzmi przypadek. Ta, facet strający koło swojej jaskini dokonał tego zamachu. Ludzie, wake up! Wyjaśniałem też już kilka razy to na światowej historii. Terroryści z Al-Kaidy, a później z Państwa Islamskiego, to nie są dzikusy. To są świetnie przeszkoleni, inteligentni ludzie, taktycy, dowódcy i żołnierze. To jest armia, którą powinno się zmieść z powierzchni ziemi dla pokoju i spokoju nas wszystkich. A przy okazji to jest jeden z dowodów na to, że Amerykanie nie ruszyli do Iraku czy Afganu po ropę. Gdyby tak było, to już dawno na Bliskim Wschodzie byłaby cisza, a żołnierze amerykańscy wszystko by kontrolowali. Ale Amerykanie mają gdzieś tam te tereny, stąd cały czas jest ten region niebezpieczny. Ogarnij się, człowieku, nie siej fałszu z masowych mediów. Afganistan to obecnie ponad 80%... Szczerze to przeczytałem tylko fragmenty tej wypowiedzi i przyznam, że jestem zdziwiony, że komuś się chce taki esej strzelać na YouTubie. A wiecie, skąd wiem, że to wszystko, ten cały tekst jest po prostu nic nie warte? Bo jest w komentarzu, na YouTubie, a nie w pracy naukowej. Kto ci te statystyki daje, to ja nie wiem, nagrywasz takie filmiki, ludzi w błąd wprowadzasz, pieprzesz bzdury. Stary film, ale ten komentarz rzucił mi się w oczy. Przedstawiłem statystyki ilości obcokrajowców w Polsce i pan stwierdził, że to bzdury i dane są przekłamane. Szkoda, że pochodzą z oficjalnej strony Urzędu do Spraw Cudzoziemców, czyli jedynego wiarygodnego źródła w tej sprawie. Kiedy nagrasz o tym Międzymorzu, pisałem ci o tym już pod trzema, porozmawiajmy. Luzik, nagram. Będzie o Międzymorzu w przyszłości. Tak zapowiadam. W Japonii ta szczepionka jest zabroniona prawem, a w Polsce obowiązkowa. Dziwne, co nie? Już mówiłem, co myślę o Japonii i został mój film zablokowany za szerzenie nienawiści rasowej. Także powiem to delikatniej. Jeśli coś wprowadza się w Japonii bądź czegoś się zabrania, to jestem w 100% za tym, żeby w Polsce robić odwrotnie. Weź się, debilu, za kopanie rowów. Przy swoim braku podstawowej wiedzy gadasz większe głupoty niż ci od teorii spiskowych. Rozumiem, że po prostu chciałeś zaistnieć na YouTubie, aby sobie dorobić pieniążki. Mhm.
Uważam, że reptalianie nie istnieją, że samoloty nie trują ludzi i że woda utleniona nie leczy raka. I to jest brak wiedzy. Okej? To uważajcie wszyscy. Dziś wracając do domu, z pracy czy ze szkoły, uważajcie na wielkich jaszczuro ludzi i koniecznie oddychajcie tylko przez maski, bo samoloty rozpylają magiczny proszek, który was ogłupi. A zaraz po nagraniu tego filmu lecę do szpitala i będę polewał wszystkich chorych wodą utlenioną od zięby, dzięki czemu uratuję cały świat. Lepiej? Na pewno nie wolno zaufać tobie. Co to zięby? To nie są jakieś jego teorie, tylko prace doktorskie, fachowców w dziedzinie medycznej, które on tylko rozpowszechnia, więc bajdusz sobie dalej. To jest tylko jeden z wielu komentarzy, które się pojawiły. Zostałem zaatakowany przez zwolenników zięby. Jeśli jest jakiś lekarz, doktor, który mówi plus, a zięba, przypadkowy gość z YouTube'a, mówi minus, to ja wierzę temu doktorowi. Zaś sam zięba nie jest żadnym naukowcem, tylko sekciarzem. A to jego zgromadzenie wiernych to sekta i on będzie się bawił w lekarza, póki ktoś nie umrze. Kiedy stanie się coś złego, to jego zamkną i ogłoszą te wszystkie bzdury jedną wielką sektą i zakażą rozpowszechniania tego. Bo wiem, że zarzucam też różne rzeczy, czy to Fangottenowi, czy a więc, ale oni, czy nawet ja, to sobie po prostu gadamy. To tak naprawdę nikomu nic nie robi złego, a zięba może zrobić coś złego. I ktoś powinien z tym psycholem coś zrobić, bo jest on po prostu niebezpieczny. Nie jesteś iluminatem, jesteś gimbusem liczącym na wyświetlenia. Nagraj filmik z Kruszwilem i nie wysilaj się, bo się spocisz. Naprawdę bawi mnie, jak ktoś nazywa mnie gimbusem. Taki mikro uśmieszek pojawia się na mojej twarzy. No jest właśnie ciekawy temat, ta relacja. Twórca-widz, nie pozwala ona na realizm. Ja nie wiem, kim jest osoba pisząca komentarz. Osoba pisząca komentarz nie wie, kim ja jestem, więc czemu takie wyzwiska mają mnie obrażać? Ja wiem, że całkowicie jest to nietrafione. Ciekawy jestem, czy ktoś taki byłby na tyle odważny w realu. Stanąłbym na jakimś wiecu i powiedział, zięba to kłamca. I ten ktoś podszedłby do mnie, takiego brodatego, dorosłego gościa i powiedział, ty gimbusie! Tym samym ja sobie myślę, że ten ktoś, choć jest taki odważny i głośno krzyczy w internecie, w realu może być zwykłą ci... To jak lubisz te szczepionki, to się zaszczep sam. Przecież takie dobre są, mówisz. No, zaszczepiłem. I co? Jesteś ograniczony. Ja jestem ograniczony? No, faktycznie, jestem ograniczony przez zdrowy rozsądek. Jesteś idiotą i szkodnikiem gnoju. Odpowiesz kiedyś za swoje kłamstwa. Kiedyś do władzy dojdzie jedyny i uczciwy rząd. W drodze demokratycznych wyborów i wódz największy w historii Polski stanie na mównicy i powie: obywatele i obywatelki, bracia, wiele cierpieliśmy, ale czas wyrównać rachunki. W 2018 roku na kanale Światowa Dyszka ktoś powiedział, że reptalianie nie istnieją. To zbrodnia nie tylko na całym narodzie, ale na całym świecie. Jesteś fałszywy i kłamiesz. Mówisz, że popierasz Ziębę, a go ośmieszasz. Reszty filmiku nie chcę oglądać. Ja popieram Ziębę. Powiedziałem, że go podziwiam za to, że zmanipulował tyle ludzi i na nich zarabia. To była ironia. Rany, jaka ta sekta Zięby jest głupia. Mam propozycję, zróbmy coś dobrego dla społeczeństwa. Chciałbym zaproponować taki plakat i hashtag sekta Zięby. Internet obalił już niejedno, także może i tego p***a kiedyś wsadzą do więzienia. Od doktora Jerzego Zięby to się odwal. Skoro mówisz o zrodlach, to przeczytaj jego książki. Doktora? To żeś pojechał. Przecież on jest inżynierem. Równie dobrze ja mogę o sobie mówić doktor. Zięba jest inżynierem, górnikiem, nie lekarzem. I manipulatorem, i sekciarzem oczywiście. Komunizm to jest taka rzecz jak zło. Nigdy się go nie pozbędziemy. I bardzo dobrze, bo kapitalizm bez komunizmu byłby niczym. Dzięki obecności dwóch stron w świecie zachowana jest równowaga, a każdy ma wybór. Jak komuś się kapitalizm nie podoba, może pojechać do kraju komunistycznego i tam sobie żyć. W czym problem? Jeśli komunizm to zło, no to kapitalizm to dobro. A czy dobro by istniało, gdyby nie było zła? Odpowiedzcie sobie sami.
Budka pod ambasadą, chciałbym ci przypomnieć, ta prowokacja zrobiona przez pełowców. Właśnie, zostałem oskarżony o oskarżenie narodowców o spalenie budki przed ambasadą Rosji, choć dziś wiadomo, że to była prowokacja rządowa. Jest problem. Nie oskarżyłem o to narodowców. Powiedziałem, że po spaleniu budki pod ambasadą Rosji, rosyjscy narodowcy wystosowali pismo do polskich nacjonalistów. Nie oskarżyłem tutaj nikogo, więc jeśli ktoś to odebrał jako oskarżenie, to tutaj tłumaczę. Nie oskarżam o ten akt narodowców, tylko rząd PO. Jeśli naszą erę liczymy od narodzin Jezusa, to czemu powiedziały, że zmarł w wieku 33 lat około 36 roku naszej ery? Już tłumaczył. Mnich Dionizjusz Mały obliczył, że Jezus urodził się w 754 roku ery rzymskiej i od tego momentu my liczymy nasze lata. Więc faktycznie Jezus powinien urodzić się w pierwszym roku, a umrzeć w roku 33. Ale Dionizjusz Mały się pomylił. Jezus naprawdę urodził się albo w 750 roku, albo w 748 roku ery rzymskiej, albo i później. Tutaj to jest nie do końca pewne, cały czas naukowcy się sprzeczają. Niestety ustalono to dość późno i stwierdzono, że nie ma sensu już zmieniać kalendarza, bo wtedy mielibyśmy rok 2014 albo nawet 2012 i automatycznie zmieniłyby się nasze daty urodzenia, bo na przykład ktoś urodzony w 1992 roku miałby datę 1988 albo nawet 1986. Z tego względu zostaliśmy przy starym systemie. Czy tylko ja, słysząc jego głos, mam przed oczami takiego nielubianego przez znajomych chłopaka z dziewiczym wąsem, mającego nadzieję, że w internecie zacznie być lubiany? Jestem już w takim wieku, że nie chcę być lubiany. Jak ktoś mnie nie lubi, to zamiast rozpaczać, mówię mu... No i cześć. Ale spoko. Zobaczmy, kim więc jest lubiany przez wszystkich społeczny idol znajomych. Tako Hemingway. Bro, to już wiadomo, skąd ten komentarz. Spoko, nie będę cię obrażać, polecam tylko pewien magiczny specyfik. Bo ból dupy ciężka sprawa. Większość tych rzeczy się normalnie uczyłem na religii ewangelickiej, więc nie wiem, o co ci chodzi, ale fajny film. Uczyłeś się na religii, że Maryja nie została w niebo wzięta, tylko tak wymyślił jakiś papież 60 lat temu? To zazdroszczę religii, bo z religią jest problem, że zamiast uczyć faktycznie historii wiary, to po prostu tłumaczy się, że to jest wszystko okej, bo tak.